Hej, cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i zanim wam pokażę tego laptopa, mam do was jedno pytanie. Mianowicie ten laptop, już wam zdradzę, co to za retro laptop, to jest to Toshiba Satellite 210CT. Miała dwie takie bateryki, a w zasadzie akumulatorki. Są to akumulatorki Warty. Jeden, moi drodzy. Kurde, osłona aparatu się buja. 1,7,2 V, 110 mAh, niklowo-metalowo-chlorkowy. A drugi również warty. Z tym, że 3,6 V. Ile? 30 mAh. I mam do was pytanie, czy mogę to zastąpić trzema bateriami CR2032? One są do podtrzymywania RTC i CMOS. Wiem, że to są akumulatorki, może iść po prostu napięcie na konektory od nich. Dlatego się was pytam, czy jeżeli zastąpię to zwykłymi bateryjkami w koszyczkach, też kwestia, czym się koszyczki trzy zmieszczą, czy po prostu to nie będzie konfliktowe. Dobra, wracamy do samego laptopa. Laptop ma w sobie 24 MB RAM-u i właśnie powiedział mi, że CMOS jest spadnięty. Ja wchodzę guzikiem F1, Escape oraz Y. Jest tutaj zainstalowany dysk o pojemności 10 GB, z czego ten dysk i tak się nadaje, moi drodzy, do wymianki. 24 MB RAM, nie wiem, czy mówiłem Intel Pentium 120 MHz, o ile dobrze pamiętam. Napęd jakiś tam podstawowy dałem, żeby czytał płyty. Tego laptopa akurat kupiłem za 50 zł i dokupiłem drugiego na części, który będzie na sprzedaż, z którego wziąłem moduł z gniazdami mini jack. Cały ten moduł z klawiszami, bo niestety mój był przyśniedziały przy taśmie, no i nie chciał prawidłowo dysku czytać. Teraz on jest sprawny, ale powiem wam szczerze, że to jest super laptop. On jest naprawdę szybki. Jak na te 120 MHz. Tutaj nie widać częstotliwości. Ale macie Intel Pentium 24 MB RAM-u. I drugie do was pytanie. Tu mam, moi drodzy, jeden sterownik. Rozszerzenie płyty systemowej dla PNP BIOS. I mam do was pytanie, czy to może być winą brak tego sterownika, brakiem którejś z tych dwóch baterii, bądź obu, czy to może być po prostu winą błędnego sterownika, a jeśli błędnego sterownika, to skąd, moi drodzy, taki sterownik pobrać, bo ono niestety wuje Google nie za bardzo mi był w stanie pomóc wczoraj. A też wczoraj przesiedziałem nad tą zabawą, że tak powiem, kilka ładnych godzin łącznie w sumie. Sterownik to nie jest problem z doinstalowaniem, jeśli chodzi o to, sobie nagram na płytę wielokrotnego zapisu, mam kilka sztuk. Napęd po prostu wsadzę i sobie zainstaluję. Ale właśnie to jest problem, nie wiem dokładnie skąd ten sterownik, nawet jeśli pobrać. No bo ten sterownik... No, sterowniki ogólnie był problem, więc spróbowałem drugą opcją. Płytka z Windowsem 9.5. No i na szczęście karta dźwiękowa się zainstalowała. I tutaj z tym nie ma problemu. CD-ROM, zobaczmy co to za CD-ROM. Pioneer, DVD-RW, DVR, znaczy myślnik K16. Gniazdo PCMCIA też nie chciał się zainstalować, ale jakoś się udało. Karta dźwiękowa Chips NTEC Accelerator. I tutaj kontroler dźwięku ES688 Audio Device, zresztą driver. Tutaj wszystko mam poinstalowane. Jeszcze tylko się poupewniam, bo powiedziawszy, wszystkiego nie patrzyłem. Wszystko praktycznie poinstalowane. Tylko ten jeden sterownik mnie męczy.
Nie wiem skąd go właśnie pobrać. Odpalmy sobie jakąś grę, żeby zobaczyć jak to działa. Niech ja się zastanowię co to odpalić. Odpalmy sobie coś co każdy zna, retrofan. Mario & Luigi w tym przypadku. Trochę tu ciężko jest, że tak powiem, grać dwoma palcami. No, widzicie. Dobra, nie będę męczył tej gry dwoma palcami. Bateryjka jak widać śmiga. Teraz zobaczymy jeszcze na poziom baterii. 95%. Dobrze. I sobie może zakończmy, jeśli chodzi temat o ten laptop. Wróćmy do tego. Ten, moi drodzy, laptop będzie na sprzedaż. Ja go wystawię dopiero w marcu na Oliksie. Ponieważ, no, po co mi tyle laptopów? To jest pierwsza opcja. Druga opcja, mam taki karton starych laptopów na części. Ten jest poza dyskiem. Tak naprawdę i sankami jest praktycznie kompletny. No ale niestety się nie odpala. Raz wam podłączę, tutaj w sumie wezmę, wyłączę tego głównego, żeby mi baterii nie ciągnął. Ja sobie przygotowałem kabelek zasilający, żeby wam pokazać. Tutaj też, moi drodzy, baterie. Bateria RTC i bateria CMOS jest wyjęta. Widać, bateria ładowana. No i coś przerwało właśnie. No tutaj trochę problem jest z tym gniazdem, wiecie. Bo tam jest jeden bolec wprawdzie wdepnięty. Dobra, odpalmy sobie go z baterii. Jakoś może uda się załapać ładowanie. No i to jest, moi drodzy, na tyle. On się nie chce w ten sposób włączyć. Jest jeszcze wyłamany plastik. Powiem wam tak, poza tym, że wyjąłem z niego ten moduł, który się znajduje mniej więcej w tym miejscu, który zawiera również klawisze myszki. Swoją drogą, tej lepiej chodzą te klawisze myszki, moim zdaniem. Tak bardziej elegancko klikają, moim zdaniem. No ale nic. Wyjąłem sobie track point, w sensie tą gumkę, na czystszą troszkę. Wiecie, mam jeszcze taki karton, w sumie tam jest, są dwie dobre płyty główne do Toshiby, jedna 4060 XCDT, druga 4090 XCDT, jakieś napędy, matryce, ten laptop się tam znalazł, mam jeszcze drugiego na części, który się kiedyś włączył, ale już po wymianie jednego elektrolitu się nie chce włączać. Także jak chcecie, ja wam wystawię ogłoszenie. Piszcie. Myślę, że będę kończył. Zachęcam was do lajkowania, subskrybowania kanału. Ja się z wami żegnam. Piszcie w komentarzach odnośnie tych baterii, czy tam akumulatorków, jak to się powinno nazywać. Ja się z wami żegnam. Cześć, siemanko. Nara.